Dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnej prezentacji w ramach konferencji PELNOC. Ja nazywam się Tomek Derecki i jestem inżynierem sieciowym w firmie UPC. Chciałem także przedstawić kolegę z działu Radka Hałasy, który również jest inżynierem w UPC. Razem pracujemy w dziale, który się nazywa IT-WAN. Jest to dział, w którym zajmujemy się głównie utrzymaniem, ale także planowaniem i rozbudową sieci. A dzięki temu mieliśmy okazję brać udział w takim jednym większym projekcie w UPC, który dotyczył rekonfiguracji całego systemu sieci, systemu telewizji cyfrowej w Polsce. I właśnie o tym projekcie chcielibyśmy Państwu troszkę więcej opowiedzieć, skupiając się jednak na jednym etapie, który dotyczył migracji routerów 7600 do nowej platformy ASR 9000. O czym jest ta prezentacja? Chcieliśmy właśnie krótko przejść przez wszystkie etapy projektu, powiedzieć, co nam się udało, co nam się nie udało, ewentualnie powiedzieć o jakichś problemach, które napotkaliśmy. Pewnie też krótko o jakichś naszych rekomendacjach czy spostrzeżeniach, które będzie można ewentualnie w późniejszym czasie użyć, jeżeli myślicie Państwo o implementacji ASR-ów w swojej sieci. No dobrze, to może przejdźmy króciutko do agendy. W pierwszej części chciałem powiedzieć kilka słów o UPC, o UPC na świecie, ale również w Polsce. Powiemy, przedstawimy Państwu, jak wygląda nasza sieć transportowa w Polsce, jak jest zrealizowana. W drugiej części zajmiemy się już właśnie konkretnie projektem, gdzie przejdziemy przez wszystkie ważniejsze punkty, czyli planowanie. Powiemy kilka słów o podłączeniu nowych urządzeń do sieci, o instalacji też troszkę wcześniej, o podłączeniu, o tym, jak wyglądała cała migracja. Powiemy też kilka słów o tym, jak jest zrealizowana w ogóle usługa telewizji cyfrowej w Polsce. I na końcu pewnie skupimy się na jakichś problemach, które napotkaliśmy i w sumie jakie rozwiązaliśmy, tak? Ostatnia część to krótkie podsumowanie. Pewnie znajdziemy parę minut na to, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania, czy ewentualnie porozmawiać na jakiś temat, który będzie Państwa bardziej ciekawił. No dobrze, to pierwszy slajd, który pokazuje międzynarodowy szkielet UPC. Tak dla przypomnienia tylko wspomnę, że jesteśmy częścią większej firmy Liberty Global, która świadczy usługi dostępu do internetu, usługi telewizji cyfrowej, usługi telefonii na całym świecie do blisko 18 milionów klientów. UPC jest także największym operatorem kablowym poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie obecnie jest kilkadziesiąt milionów klientów w zasięgu naszej sieci. Przy tym slajdzie warto jest wspomnieć też, że AS6830, który należy do UPC, jest jednym z większych AS-ów w Europie. Pod względem przenoszonego ruchu w szkielecie sieci, ale jak również o ruchu, który wymieniamy na najważniejszych stykach peeringowych na świecie, znaczy w Europie, czyli będzie to DECIX, LINX czy AMSIX. Tak wyglądają połączenia na międzynarodowym szkielecie, które nazywa się ORTA. Bardzo fajna nazwa, jeżeli chodzi o ten szkielet. Jak widzą Państwo, z Polski mamy wyjścia do Anglii, do Londynu, do Niemiec, do Frankfurtu i do Amsterdamu, w Holandii. Warto też wspomnieć, że UPC jest operatorem Tier 1, tak? Także jest to dosyć potężna AS. No i sieć w Polsce jest częścią tego AS-a. Dobrze, proponuję, żebyśmy przeszli dalej, bo mamy jeszcze troszkę więcej ciekawych slajdów, które mówią o samej migracji. Ale jeszcze parę słów na temat sieci w Polsce. Slajd, który w tej chwili Państwu pokazuję, są to główne połączenia pomiędzy najważniejszymi miastami w Polsce. Jest to nasza sieć szkieletowa. Jak nie trudno zauważyć, no sieć jest tak budowana, planowana i budowana, aby poszczególne węzły miały redundancję połączeń w przypadku awarii jednego z nich. Większość łącz dzierżawymi od innych operatorów w Polsce. Są to ciemne włókna, jak również oczywiście określoną przepływność,
w postaci linków 1-gigabitowych czy 10-gigabitowych. Na sieci światłowodowej, sieci podkodowej uruchamiamy półki DWDM-owe, które umożliwiają nam rozbudowę sieci, tak, uzyskanie większego pasma na poszczególnych odcinkach sieci. Jeżeli chodzi o sieć dostępową, no to jest to HFC w standardzie EuroDOCSIS. Chciałem tu zaznaczyć, że to jest EuroDOCSIS wersji 3.0, tak, czyli już w miarę najnowszy standard, który umożliwia nam dosłanie do klienta większej ilości danych. Klienci mogą korzystać z usług o większej przepływności. Wracając jeszcze do szkieletu, staram się budować tak szkielet, aby była redundancja na każdym poziomie, czyli redundancja sprzętowa. Zazwyczaj instalujemy po dwie półki DWDM-owe, które obsługują po dwa kierunki w różne strony. Instalujemy też po dwa routery brzegowe, do których podłączamy routery agregujące ruch CMTS-y. Także CMTS-y, gdzie terminujemy klientów, mają podłączenie do dwóch routerów brzegowych, także w razie awarii zachowujemy pełną redundancję. Oczywiście zasilanie nie muszę tutaj wspominać, bo wiadomo, każdy większy węzeł jest odpowiednio zabezpieczony. Świadczymy także, warto tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć, także na tej fizycznej strukturze budujemy tak jakby trzy odrębne szkielety, czyli jest to szkielet, który łączy routery brzegowe, przez które dostarczamy usługę dostępu do internetu. Odrębny szkielet jest dla sieci właśnie telewizji cyfrowej oraz odrębny szkielet dla usługi VOD. Dobrze, teraz właśnie przeszliśmy do drugiej części, czyli już powiemy, wchodzimy w projekt rekonfiguracji systemu telewizji cyfrowej, jak i w część dotyczącą migracji routerów. Jest to projekt, który dalej trwa, bo jeszcze przed nami jest kilka etapów, które chcielibyśmy wykonać. Jest to projekt międzynarodowy, ponieważ brały w tym udział zarówno osoby od nas z Polski, jak i z korporacji z Holandii, jak także koledzy tutaj z Cisco, którzy wspierali nas na wielu etapach naszej pracy. Projekt dotyczył migracji dwóch routerów szkieletowych w sieci właśnie DTV z routerów Cisco 7600 na serii 9000. Dwa routery szkieletowe, przez które przekazywane są wszystkie strumienie multicastowe w stronę ogólnopolskich ringów, o których powiemy troszkę w dalszej części. No krótko mówiąc, 7600 troszkę się zestarzały i nie mam tutaj na myśli tylko uptime, który doszedł już prawie do 4 lat, ale oczywiście doszły do tego problemy z wydajnością, z replikowaniem strumieni multicastowych na poszczególne porty czy na poszczególne karty, jak i problemy ze skalowalnością, co przekładało się negatywnie już na możliwości rozbudowy całej tej platformy. Także została podjęta decyzja o wymianie tych routerów. Powiem szczerze, że w moim przypadku to troszkę poziom adrenaliny w moim organizmie wzrósł. Jak sobie zdałem sprawę ze skali naszych prac i jaki może mieć to wpływ na naszych klientów i na naszą sieć. No bo jednak to jest ponad 200 grup multicastowych, bardzo dużo kabli do przełączenia. 460 kabli, skrętek, jak i światłowodów. Także były obawy, tak, czy nasze prace nie wpłyną negatywnie na ponad 750 tysięcy klientów usługi telewizji cyfrowej naszej sieci, tak. Także dodatkowo jeszcze nastrój grozy i tajemniczości wspomagało to, że ta nowa platforma nie używana do tej pory w sieci UPC. Nowy iOS, tak, iOS XR, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, także musieliśmy go nauczyć albo zgłębić bardziej. Także zdawaliśmy sobie sprawę, że przed nami są nowe wyzwania i problemy, przed którymi będziemy musieli stanąć. Także w następnych
Na następnych slajdach przybliżymy Państwu w kilku punktach, na czym przebiegała ta migracja i jak wyglądała. Wspomniałem się o tym dużym projekcie rekonfiguracji systemu telewizji cyfrowej. Została podjęta decyzja na początku, kiedy zostały definiowane założenia tego projektu, że obecne routery 7600 zostaną zamienione na SR 9K. No wiadomo, SR-y, nowa platforma, bardziej wydajna, bardziej pojemna, tak? Także zdecydowaliśmy się na tą wymianę. Wielkość praktycznie ta sama, ASR jest na pewno cięższy, zużywa trochę mniej prądu, tak? Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pojemność ASR-a, no to tu jest na 8 slotach, które tu można zauważyć, to jest, można uruchomić 320 z połączeń 1-gigowych lub 288 10-gigowych albo 16 100-gigowych, także cała platforma to wydajność 3,5 terabita na sekundę, także jest to mocny sprzęt. Oczywiście redundancja sprzętowa, jeżeli chodzi o karty procesorowe, zasilacze, wiatraki i tak dalej. Oczywiście ASR korzysta też z wielu mechanizmów, które pomagają w zbieżności różnych protokołów, jak i także z mechanizmów, które wspierają dostępność całej platformy. Tak? No, o ASR-ach moglibyśmy zrobić odrębną prezentację, także tutaj nie chciałbym się na tym koncentrować. Chciałem powiedzieć tylko o dwóch rzeczach, które mnie w sumie zainteresowały. Jest to zaawansowany monitoring, który jest już zaimplementowany w tej platformie, Vidmon, dzięki któremu jest możliwa analiza poszczególnych flowów związanych z multimediami, na przykład wideo. Vidmon jest w stanie wykryć i zaraportować jakieś pogorszenie jakości poszczególnych flowów i dzięki temu, na przykład, jeżeli mamy kilka routerów spiętych w ring, które wspierają ten system, jest możliwość przełączenia ruchu na inny segment i dzięki temu zminimalizowanie pogorszenia jakości czy awarii dla klientów końcowych. No i to odbywa się w przeciągu dosłownie milisekund, tak? Chyba 15 milisekund, jak dobrze pamiętam. Druga rzecz, która mnie zainteresowała, zaciekawiła w sumie, tak, to zasilanie ASR-a. ASR pobiera tyle energii, ile potrzebuje. Oczywiście jest to uzależnione od odpowiednich kart i wkładek, które są uruchomione, ale w ten sposób zostało to zasilanie tutaj zrealizowane. Dobrze, kilka rekomendacji odnośnie etapu planowania. Proponowałbym zwrócić uwagę na rodzaj szaf, jakie Państwo posiadają w sieci obecnie, ponieważ może się okazać, że obecne szafy nie będą w stanie poradzić sobie z obciążeniem ASR-a lub trzeba będzie wyposażyć szafę w dodatkowe elementy, wsporniki czy jakieś półki, na których ASR zostanie zainstalowany. Zakładam jednak, że większość szaf teleinformatycznych poradzi sobie z tym ciężarem ASR-a, tak? Ale będzie może właśnie konieczne dokupienie kilku części. No i jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę na wentylację, tak? Cisco rekomenduje instalację ASR-a albo w całkowicie takim otwartym raku, albo w szafie, która w ogóle nie ma żadnych drzwi, lub w szafie, która ma drzwiczki perforowane, tak? Także tutaj znajdziecie na pewno w dokumentacji taką uwagę, żeby nie instalować ASR-a w zamkniętej szafie. Warto także sprawdzić dopuszczalne obciążenie stropu, w którym będzie instalowana nowa szafa czy nowy ASR, tak aby strop nie był tutaj, prawda, miejscem, no, w którym będzie problem, tak? Oczywiście warto zadbać o jakieś dodatkowe elementy, czyli przełącznice, aby były połączenia do innych szaf w data center, tak, żeby nie było problemu z połączeniami. Jakieś prowadnice kabli w szafach czy uchwyty kablowe, tak. No to takie standardowe rzeczy, które na pewno każdy z Państwa będzie przechodził podczas planowania instalacji ASR-a. Jeżeli chodzi o zasilanie, to jest to 6 obwodów
16 amperów. W chwili obecnej ASR, nasze ASR-y zużywają ponad 3000 watów. Tak, ASR-y mogą pracować tylko na dwóch zasilaczach. Podczas testów, jak włączyliśmy jeden z zasilaczy, to część kart po prostu przestała działać. Tak. Kolejną istotną rzeczą jest oznaczenie kabli do przepięcia, sprawdzenie, prawda, relacji tych kabli, aby podczas prac nocnych, które pewnie będziecie wykonywać, nie okazało się, że po prostu nie wiemy, jak przebiega kabel czy dane połączenie. Tak. W moim przypadku podczas jednych z prac planowych udało nam się przełączyć około 150 kabli skrętek, chyba z zaplanowanych 190, i przy tych pracach brały udział 3 osoby, także warto tutaj też poprosić kolegów o ewentualne wsparcie, kiedy będziecie mieli do przełączenia więcej kabli. Tak. Dobrze, to może dwa słowa o samych ringach DTV. Dwa słowa, które obiecałem wcześniej na schematach. To jest przykładowy właśnie ring na północy kraju, ring DTV. Z czego się składa? Tak? Po prawej stronie widzimy już nowe routery ASR, tak? Czyli nowe routery szkieletowe dla sieci DTV. Na sieci transportowej w DWDM-ie realizujemy połączenia do poszczególnych lokalnych headendów. Są to w tej chwili połączenia 2 gigabity na sekundę, tak, LACP, pomiędzy przełącznikami 4.9.4.8. Ze względu bezpieczeństwa instalujemy po 2 przełączniki w danym sajcie. Co działa w podkładzie? OSPF, PIM. Także tutaj też widać, jak wygląda rozkład ruchu, tak, w tym momencie multicastowego do poszczególnych headendów, tak. Radku, chciałbyś coś dodać, jeżeli chodzi o ten schemat? Dalej. Mogę dalej, dobrze. No dobrze, to zaczynamy już samą migrację, przygotowania do niej, tak. W pierwszym etapie to wstawienie nowych urządzeń do szaf. To był mały problem, znaczy problem, no, w cudzysłowie problem, tak, no bo ASR-y przyjechały w paczkach i cały sprzęt razem z wkładkami, jedna paczka ważyła 280 kilo, dobrze pamiętam, tak. Także no, był problem z instalacją ich w szafie, no, trzeba było wyjąć wszystkie karty liniowe, wszystkie, czyli SIP-y i SPA, aby odciążyć troszkę router. No po wyjęciu zasilaczy właśnie wszystkich kart liniowych, router waży około 70 kilo, także z tym już sobie pewnie dwóch silniejszych gości poradzi. Routery zostały zainstalowane obok w szafach, obok 7600, ponieważ docelowo przełączyliśmy po prostu część kabli z jednej szafy do drugiej, tak było dla nas najwygodniej. Zobaczycie to później na zdjęciach, jak to wszystko wyglądało. Po podłączeniu i zasileniu routerów zostało one włączone, tak, do sieci, połączone też z obecnymi 700-600 w ring. Następnie konfiguracja zarządzania, tak, OBENT, weryfikacja protokołów, routingu, warstwa druga, trzecia, management, oczywiście monitoring. W pierwszym kroku też przełączyliśmy ruch na ASR-y z 7600 poprzez zwiększenie metryki OSPF pomiędzy routerami, tak, także ruch przechodził przez nowe ASR-y. Chodziło o to, aby po prostu nowe ASR-y się wygrzały, tak, żeby sprawdzić, czy wszystko działa w porządku. Migracja linków regionalnych. Radku, zaczniesz powoli już. Podzieliliśmy tę prezentację po prostu na dwie części, tak? Bo... Dobrze, to teraz ja może troszeczkę przejmę. Działa już? Kontrolę. Raz, dwa, trzy. Słyszycie mnie dobrze? Chyba tak. Ja słyszę. A więc tak, jeżeli chodzi o migrację lokalnych headendów. Jak widzimy, nasza sieć jest dosyć spora. Każdy link jest zasilany z przynajmniej dwóch stron. Jeżeli jest opcja, to nawet więcej.
Jeżeli nie trzeba, no myślę, że nie wolno robić przerwy, czy nie powinno się robić żadnych przerw dla klientów. Pomyślcie, że dla nich nawet 3 sekundy to może być wiele, zwłaszcza, że jak ktoś ogląda sobie na przykład mecz kosza albo piłki nożnej i wtedy pada bramka, tak? To może być denerwujące. Dla nas z drugiej strony, jeżeli zrobimy 3-sekundową przerwę w przełączeniu ringu, to się pojawi masa jakichś tam syslogów, różnych trapów, które też później będą powodować, że jednak ten system będzie mniej czytelny, nie będzie widać tego tak jak trzeba. Więc myślmy to inaczej, tak? Pozmieniajmy sobie metryki OSPF-owe na linkach bezpośrednio podłączonych do jednego routera, no na przykład na tych linkach i dzięki temu ruch przełączy się na drugą stronę ringu. Jak już będziemy mieli ładnie wszystko z drugiej strony ringu, możemy sobie zmigrować całą warstwę fizyczną, przenieść sobie nowe interfejsy, wszystkie sprawdzić protokoły, czy nam się zestawiło to ładnie POL 3, czy OSPF działa, czy mamy PIM neighborów, czy możemy z powrotem przełożyć ruch. Jeżeli wszystko jest OK, i wszystko widzimy w porządku, zwracamy z powrotem z ruchem. Pojawia nam się oczywiście na starych interfejsach i możemy zweryfikować sobie, czy ruch jest rozkładany dobrze. Załóżmy, że to są te channele, czy jakiekolwiek inne interfejsy. Nie pojawiały się przede wszystkim jakieś błędy na interfejsach. To wiadomo, że przy przełączeniu jakichś kabli optycznych, czy jakichkolwiek innych może się oczywiście zdarzyć. Dobra, polećmy dalej. Sieć zarządzająca i sieć L2. Tak jak kolega wspominał, my mamy ponad 200 grup multicastowych w naszej sieci DTV. Pomyślcie sobie, że to będzie też ponad 200 urządzeń aktywnych i każde to urządzenie musi być podłączone jakoś do zarządzania. Żeby to zarządzanie działało, no 200 kabli też nie wepniemy w ASR, bo to jest trochę szkoda, tamte porty jednak są droższe i niech obsługują multicast, więc podłączymy sobie ileś takich switchy. No, switchy musi być cała masa, różna może ich być topologia, niektóre mogą być oczywiście spięte bezpośrednio, tak jak byłoby najlepiej do jednego i drugiego routera, idealna sytuacja, no ale może zdarzyć się na przykład coś takiego, tak, że będzie bezpośrednio do jednego routera, wpięty jakoś inaczej do drugiego. To jest co prawda tylko zasilanie, więc tam, przepraszam, zarządzanie, więc nie ma się specjalnie czym przejmować, jeżeli nawet na chwilę będzie niedostępny taki link, ale wiadomo, że trzeba robić to jak najlepiej. Może znaleźć się jeszcze taka topologia. Więc czekajcie, wspomogę się moimi karteczkami. Dobrze, co przede wszystkim musimy zrobić? Zinwentaryzować całutką sieć zarządzającą. Zobaczyć, co gdzie jest podłączone, w jaki sposób jest podłączone, jakie protokoły tam sobie śmigają. Wiadomo, że musi być tam jakieś spanning tree. Zweryfikujmy od razu, czy to jest rapid spanning tree, czy to jest zwykłe spanning tree. Jeżeli jest zwykłe, to zmigrujmy się do tego szybszego. Po co tracić te cenne sekundy na jakiejkolwiek konwergencji? Jeżeli już wszystkie routery mamy, przepraszam, switche zmigrowane do tego prawidłowego L2, do tego spanning tree, pomyślmy o zabezpieczeniach całego systemu. Z jednej strony, co możemy zrobić, żeby się obronić przed pętlą? No w przypadku starych routerów 7600 to jest troszeczkę trudniejsze i trzeba zrobić sobie jakiś odpowiedni control plane policing, który będzie ci limitował, załóżmy, ilość pakietów, jakie mogą na sekundę wpadać do takiego routera. Natomiast nowe ASR-y mają już bardzo fajną opcję, którą jest Per VLAN Rapid Spanning Tree w wersji Access Gateway. Co jest takiego ciekawego w tym? A mianowicie to, że te routery tylko wysyłają BPTU, a nie muszą brać udziału w jej analizie. Na podstawie tego, co wysyłają, inne routery zbudują sobie jak najlepszą ścieżkę, a ten router będzie odporny na jakiekolwiek pętle. Nawet to szczerze mówiąc przetestowaliśmy i robiąc pętle w L2 w sieci zarządzającej, wyskoczą ci jakieś ewentualnie alarmy i inne rzeczy, że zutylizowane zostaną porty, natomiast ASR-y, które nie analizują tego BPDU, są całkowicie odporne na to i cały ruch multicastowy dalej spokojnie może sobie lecieć. Co dalej? No, możemy spokojnie sobie zmigrować takie linki, zweryfikować, czy wszystko się podniosło. Tak, w L1, w L2, czy spanning tree się dobrze zestawia, czy mamy osiągalne wszystkie sieci zarządzające. Jeżeli tak, lecimy dalej. Schemat ruchu multicast. No to może powiemy teraz, jak wygląda to od strony, od początku do końca, jak ten ruch przelatuje. Część, załóżmy, ścieżek czy grup multicastowych, jakichś tam odpowiednich programów, możemy dostać bezpośrednio po optyce od jakiegoś kontentodawcy. Załóżmy, że to będzie jakiś HPO, czy Kana Plus, czy cokolwiek innego, może się do nas bezpośrednio spieć włóknem i wtedy też mamy oczywiście w najlepszej jakości wszystko działające. W niektórych innych przypadkach sygnał będzie pochodził z źródeł satelitarnych. Jeżeli ze źródła satelitarnego, no to on musi wejść sobie w jakiś odbiornik, który tam zdekoduje ten sygnał i wyśle go dalej na router już jako odpowiednia grupa multicastowa z jakimś tam źródłem.
taki zdekodowany system następnie trafi na multiplexer, który ten system, tą grupę zakoduje, zmieni jej adres docelowy oraz zmieni adres źródłowy i będzie wysyłał w całą Polskę do regionalnych headendów. W regionalnych headendach znajdują się jakieś urządzenia typu edgequamów, które wyślą IGMP joina i zjoinują się do odpowiednich grup. Tak więc tak mniej więcej wygląda schemat ruchu tego multicastowego. Co dalej mamy? Przełączenie multiplexerów. No wiadomo, że multiplexery, które dostarczają w zasadzie cały ten content z DTV, to są bardzo wrażliwe urządzenia i trzeba też zwrócić uwagę na to, że nie przełączać wszystkiego naraz. My byliśmy w bardzo komfortowej sytuacji, bo mamy w zasadzie cały headend zbackupowany, mamy urządzenia podstawowe i zapasowe. Więc pomyśleliśmy sobie, że podstawowe niech sobie jeszcze działają na starych, wygrzanych i sprawdzonych routerach, a przełączymy te zapasowe. Po przełączeniu zapasowych zaczęliśmy sobie weryfikować, tak, czy wszystko działa, czy te grupy dalej są osiągalne, czy są osiągalne już pod tymi adresami, co trzeba. No i stwierdziliśmy, że skoro tak, no to w nocy możemy sobie to przełączyć. Niech zostanie wszystko zweryfikowane, czy działa tak, jak trzeba. No, okazało się, że wszystko działa pięknie, więc zostawiliśmy je praktycznie na tydzień właśnie działający na backupie. To się ładnie wygrzewało i stwierdziliśmy, że następnie przełączymy sobie podstawowe. Tak, po przełączeniu podstawowych zweryfikowaliśmy jeszcze raz oczywiście, czy wszystko działa poprawnie, czy wszystkie sesje powstawały, czy widać wszystkie grupy z odpowiednimi adresami źródłowymi. Jeżeli okazuje się, że tak, można je przełączyć. Przełączyliśmy na podstawowe, też nie było widać żadnych tam problemów z nimi, więc działają do dzisiaj. Myślę, że macie też pewnie telewizję z UPC, to wiecie, że to dobrze działa. Jeszcze. Tak? Okej, dobra, nie się zgłębiał. To jest fajny slajd, właśnie bardzo go lubię. Sytuacja przejściowa, jak ładnie wygląda headend w czasie migracji. A niestety, tutaj mamy routery, załóżmy 7609, tu jest nowy ASR. Robiąc taką migrację, tak jak to było u nas i nie planując żadnej przerwy, no przecież nie wyłączymy telewizji dla wszystkich ludzi, no trzeba to zrobić czasami no troszeczkę nieładnie chwilowo. Także tu można się zastanowić, w jaki sposób to później zmigrować, to zresztą o czym jeszcze powiemy, jak to uporządkować. Natomiast dużo rzeczy można ciekawych zauważyć, tak, że jak są wpinane na przykład routery, tak jak kolega wspomniał, że w szafę obok, najlepiej bez żadnych drzwi pomiędzy tymi szafami, bo jednak wygodniej jest później kable pociągnąć, zobaczyć, że wszystkie kable muszą być odpowiednio opisane, z odpowiedniej długości, tak aby to wszystko ładnie wychodziło. Dziękuję. Dobra, przejdźmy może dalej. Chciałem wspomnieć organizer kabli. To jest taka fajna rzecz, która się przydaje, jeżeli macie dużo optyki. Przy 250 kablach bodajże przy każdym routerze ethernetowych, no niestety trzeba było go zdemontować na końcu. Okazało się, że jest troszeczkę niespecjalnie przydatny. Powiem teraz może o takich ciekawych rzeczach, na które trafiliśmy właśnie z nową platformą. Zwykle, no powiem tak, że większość działała, tak? Nie było jakichś tam większych problemów, wszystko okazywało się, że działa tak jak reklamowane przez Cisco. Natomiast w przypadku jakichś starszych switchy, jeżeli występują w sieci lub jakichś starszych urządzeń, które mają tylko karty sieciowe z interfejsami 100 mega, mieliśmy problem z autonegocjacją. Mianowicie na routerze ASR 9010 zawsze port był wynegocjowany jako 100 mega i full duplex, natomiast na urządzeniach z drugiej strony pojawiał się half duplex. Myślę sobie tak, z jednej strony to mogą być jakieś odbiorniki satelitarne, które tylko wysyłają multicast, więc kolizje się raczej nie zrobią, bo to jest ruch unidirectional, ale może zawsze wygląda to mniej estetycznie. Więc no, znaleźliśmy takie obejście, co zrobić, żeby to zadziałało. Na początku trzeba tą autonegocjację wyłączyć, ustawić port statycznie na 100 mega i jeszcze raz włączyć. I przy takim właśnie prostym zabiegu okazuje się, że później wszystko działa i się negocjuje jako full duplex. No tak, tylko przez tą opcję przełączyłem właśnie 150 tam kabli, a nie 190, tak? Bo tak, tu się zgadzam. To chwilę nam zajęło. Tak. A to jest właśnie też takie dosyć duże wyzwanie, bo przy migracji 190 kabli, tak jak mówisz, w jedną noc, tak. No pomyślcie, że to nie jest tylko przepinanie cały czas i przepinanie, tylko po przepięciu każdego kabla trzeba zweryfikować, czy pojawił się tam ruch, czy nie ma błędów na interfejsach. To jest jednak dosyć czasochłonne i takie zajęcie. I o 4 w nocy coś takiego, no to wiadomo, już mózg na i troszkę jest trudno. Ale poradziliśmy sobie. Nie no, mózg pracuje, no to ty. Spanning tree. Konfiguracja jest dużo, dużo bardziej skomplikowana. No, może nie skomplikowana, ale jest inna, tak? Przy iOSie XR-ze wyszło, że jakieś, nie wiem, 5000 linii więcej niż w przypadku normalnego iOS-a. No, że tak mówię, normalnego, no starszego. Co ciekawe, przy Per VLAN Rapid Spanning Tree AG na portach akcesowych nie dostajemy już żadnego BPD-u.
W przypadku, jak pamiętacie, 7600 czy nawet starych switchy 3750, o ile nie skonfigurowaliśmy BPDU filter, to wszystko działało. A teraz pomyślcie, że wcześniej włączaliśmy sobie całe security typu loopguardy, no i przepinamy taki port. No okazuje się, że switch, który przepięliśmy właśnie nie jest dostępny, bo nie dostawał BPDU i loopguard wyłączył. Więc co trzeba zrobić? Prosta sprawa, zmigrujmy wszystko na, na interfejsy tagowane. Z drugiej strony, po co mieć switche w sieci, jeżeli podłączam je akcesowymi portami? Też dzięki temu można od razu sobie troszeczkę uporządkować strukturę własnej sieci. Kolejna rzecz. O, to jest bardzo fajna komenda, co mi się spodobało na SR-ach. Wprowadzenie właśnie monitor interfejs, a jeszcze można to fajnie zrobić z wildcardem. To jak widzimy obciążenie z jednej karty liniowej z różnych interfejsów gigabitowych. My do przesyłu sieci po Polsce używamy Ether Channeli, to jest 2 × 1 gigabit, w których balansowany jest ruch. Mieliśmy troszeczkę właśnie problemów z tym balansowaniem i tutaj właśnie ciekawa komenda z jej obejściem. Także co do 7600, jak pamiętacie, to można było balansować to per modu, można było sobie wybierać source destination MAC address, IP adres i różne inne opcje. Natomiast tutaj właśnie czegoś takiego nie znaleźliśmy. Na szczęście tu też muszę pochwalić Cisco Services, które bardzo nas ładnie wspierało w tym, szybko znalazło nam komendę, która będzie to też dobrze robiło. Także zwracam uwagę tylko na to, że przy każdej zmianie zmieniamy to dla całego pudełka, tak? Więc wszystkie Ether Channele, jakie mamy, będą afektowane przez tą jedną komendę. Więc musimy od razu zmonitorować sobie, zobaczyć sobie, czy na jakichś innych interfejsach nagle nie pojawiły się dropy, nie pojawiły się błędy z tego względu. Halo, raz, dwa. A, to muszę chyba tak, jak ten, jak to raperzy robią, tak? Musisz się teraz cofnąć 10 minut. Okej, dobrze. Nie, ale słyszycie mnie państwo, czy nie słyszycie mnie? Dobra, okej. Okay. Skomplikowane L2. Jeżeli chodzi o nowe... Raz, dwa. Dobra. Jeżeli chodzi o nowe routery, no to już są właśnie routery. To nie jest taki w zasadzie switch, jak to było w 7600. Tutaj każda karta to jest w zasadzie oddzielny mózg i zweryfikować cokolwiek w L2 jest trudniej. Ale z drugiej strony mamy coś wspaniałego, czym jest na przykład VLAN per port. Nie musimy się już ograniczać do takich wcześniejszych konfiguracji, jak to było na 7600, że trzeba było robić jakieś pętelki, inaczej kombinować, żeby wyciągnąć ten sam VLAN. Tutaj mamy to bardzo fajnie rozwiązane. No i zweryfikowanie, tak jak właśnie widać tutaj, MAC address table jest troszeczkę dłuższą komendą, gdzie trzeba podawać, jaka to jest bridge domena, jaka bridge grupa i jeszcze na której karcie. Także jeżeli szukamy jakiegoś hosta w L2, będzie to zdecydowanie bardziej utrudnione. Dobrze, to jeszcze tak podsumowując to mniej więcej, no co są najważniejsze? Najważniejsze są testy tego wszystkiego, czy to dobrze działa. Czy projekt zrobiliśmy dobrze? Czy przewidzieliśmy najczęstsze powody awarii? Czyli na przykład awarie linków światłowodowych, które są pomiędzy miastami. Czy awarie zasilania, czy awarie w zasadzie czegokolwiek innego, co mogliśmy przewidzieć. Jeżeli jest wszystko dobrze zaprojektowane, powinno działać. Dalej weryfikujemy sobie sprzęt, tak? Czy sprzęt jest odporny na przykład na jakieś... załóżmy przepięcia prądu, czy możemy poflapować sobie interfejsami, czy ewentualnie zasilaniem i czy będzie to działać stabilnie. No tutaj nam wyszło, że bardzo fajnie było. No i kolejna sprawa, konfiguracja. Ja jestem zawsze tego zdania, że nie warto sobie komplikować życia. Jeżeli da się robić proste rozwiązania, to róbmy je prosto. Tutaj mamy prostego OSPF-a, mamy PIMA i mamy zwykły multicast, nie jakieś MVPN-y i inne kombinacje, bo to jest prostsze, to działa lepiej i działa stabilniej. W takim wypadku przy prostszej konfiguracji mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadniemy w jakiegoś buga, że cokolwiek złego innego się stanie. Na sam koniec oczywiście trzeba zrobić testy akceptacyjne. Po takim wielkim projekcie musimy sprawdzić wszystko, czy działa. Testowaliśmy, tak jak mówię, zasilanie. 6 zasilaczy, każdy obwód po 16 amper. Nam wyszło, że potrzebujemy 2, żeby działał sprawnie cały ASR i zasilał wszystkie karty. Nieważne, których 2, bo tu też nie ma żadnych stref, nie ma nic takiego. Jak są 2 zasilacze, działa. Po wyłączeniu jednego, więc zostawienia go kompletnie na jednym, działały 2 procesory RSP i 4 karty liniowe. 3 się wyłączyły. Czyli też jeszcze w jakimś stopniu działał, no trochę mniejszym. Procesory, no też, co 2 głowy to nie jedna, tak? Stosujcie 2, bo jest zawsze lepiej. W razie czego konfigurujemy sobie non-stop routing, non-stop forwarding i nawet przy tym, jeżeli padnie jeden procesor, wszystkie stany odpowiednich protokołów są utrzymane i nie widać nawet wielkich problemów. Więc wyciągając taki procesor fizycznie,
U nas działało wszystko sprawnie. Karty liniowe. No, fajne są. Zwłaszcza z tymi nowymi procesorami Tajfuna. Możecie już uruchomić sobie widmo na perport, a więc działa to naprawdę fajnie. Natomiast jeden taki mankament, że dosyć długo się budują. Jeżeli taką kartę zresetujemy, to musimy czekać 7-8 minut, aż ona wstanie kompletnie i podniosą się protokoły. Dalej obszerny test akceptacyjny, tak, konfiguracji. Czy konfiguracja jest stabilna? Czy nie zrobiliśmy jakiejś gafy? Czy nie zaprojektowaliśmy tego źle? Czy wszystko działa tak, jak trzeba? Czyli można zweryfikować sobie, czy na przykład działa dobrze VRP, czy dobrze działają protokoły routingu, czy w przypadku jakichś właśnie padów interfejsu wszystko jest przełączane tak, jak trzeba. No wiadomo, że różnie może być. Redundancje. No, redundancje trzeba testować w zasadzie w każdym etapie. I to, czy to będzie redundancja urządzeń, czy to będzie redundancja samego rozwiązania, no wszystko, co się da w zasadzie. No jesteśmy tego zdania, że jednak musimy mieć systemy niezawodne, więc próbujemy, tak, wywołać sztucznie jakąkolwiek awarię może wystąpić w życiu codziennym. Więc im lepiej zaprojektowane, tym bardziej stabilne. No musimy też dobrze skonfigurować raportowanie. Wiadomo, że zewnętrzne systemy będą w większości monitorowały to, co się dzieje. Więc sprawdźmy, czy dobrze skonfigurowaliśmy systemy, które będą monitorować odpowiednie flowy multicastowe. Zobaczmy, czy dobrze skonfigurowaliśmy systemy, które będą monitorować błędy na interfejsach. Czy wysyłane trapy są dobrze analizowane. Czy syslog na pewno działa prawidłowo i wysyła wszystkie wiadomości tak, jak trzeba. Czy one też później mogą zostać przeanalizowane przez kolejne systemy. Kolejna sprawa. Do nowego systemu trzeba się przyzwyczaić. Co dla nas było takimi ciekawymi rzeczami? To jest uporządkowana konfiguracja protokołów. Naprawdę jest to bardzo fajnie. Już teraz macie OSPF pod OSPF-em, PIM pod PIM-em. Nie musimy konfigurować już nic na interfejsach, mamy wszystko ładnie uporządkowane przy procesach. Commit rollback. To myślę, że wszyscy się ucieszą, że Cisco w końcu też do tego dojrzało. Nigdy wcześniej nie było aż tak fajne jak teraz, że możesz sobie wprowadzić w zasadzie taką już sporą konfigurację, nie martwiąc się tym, że się gdzieś tam odetniesz i jeszcze robisz sobie commit, confirm, tak, że w razie czego, jeżeli coś ci się nie spodoba, to za parę minut ci wróci z konfiguracją bez żadnego restartu. Licencja. Dobrze, może przemilczę temat. W każdym razie no, z licencji jest więcej. Już teraz mamy per na przykład multicast, per VRF, per więcej. Pamiętam wcześniej to było IP Services, Advanced IP Services chyba i Advanced Enterprise, czy jakoś tak. Teraz tych linii się pojawiło bardzo wiele i troszeczkę inaczej to wygląda. Smooth i PI, tak? No, dla tych niewtajemniczonych, co to jest, to są paczki upgrade'ujące w zasadzie software, który mamy na ASR-ach. Wcześniej, jeżeli pojawił się jakiś bug, czekaliśmy na nową wersję iOS-a, czasami miesiąc, czasami dwa, aż wyszedł, żeby naprawić odpowiedni bug. Teraz nie musimy już tyle czekać, bo Cisco wypuści sobie odpowiednie fixy bezpośrednio, które po prostu dogramy na router. Wiele z nich jest na tyle fajna, że nawet nie jest inwazyjna, że po prostu kopiujemy, wgrywamy i wszystko już działa stabilnie, nie trzeba nowego software loadować, nie trzeba w zasadzie pudełka prawie dotykać, jest to bezinwazyjne. Root Policy Language. Ostatnio zająłem się jeszcze migracją już nie tylko takiego do DTV-ki ASR-a, ale też takiego szkieletowego. To powiem tak, Root Policy Language jest genialny, jest to super wymysł, ale przetłumaczenie roadmap, prefix list i innych właśnie rzeczy, które mieliśmy w zwykłym 7600 na nowy ASR, zajęło mi 3 dni. Także też taka ciekawa sprawa. A coś, do czego dalej się nie mogę przyzwyczaić. Zamiast interfejsów port channel, teraz pojawił się bundle Ethernet. Jak pamiętacie, szybciutko było, można sobie wyświetlić SK int PO1 czy coś takiego i ładnie wychodziło. Teraz musimy wpisać niestety całe bundle Ethernet. Także no, można sobie jakieś tam robić aliasy, ale to jak to lubi. No i widać, że nowy system już jest przygotowany chyba na IPv6. Przynajmniej na interfejsach, na zasadzie wszędzie, gdzie się tylko w konfiguracji da, już nie ma IP, tylko jest IPv4. No i jeżeli używacie protokołów routingu z włączonym hello padding, czy dużo cross-connectów po sieci, możecie zauważyć, że czasami się one nie zestawiają. Zwykle jest to dlatego, że różni się MTU. MTU na routerach ASR 9000 jest o 14 większe, jeżeli chodzi o Ethernet, niż to było w przypadku Cisco 7600.
Także też zwrócić trzeba na to uwagę, odpowiednio skonfigurować, żeby wszystko wstało tak, jak trzeba. Dobrze, z mojej strony to już chyba tyle. Czekamy na jakieś pytania od Państwa. Cisza, spokój. Nie spodziewałem się tak dużej ilości. Nie, uważamy, że pierwsza sprawa, żeby wideo było transportowane przez MPLS-a, to potrzebujemy MLDP. Ale dlaczego sobie utrudniać, skoro mamy sieć dedykowaną do przesyłu DTV i możemy to zrobić prościej? Już Paweł nic nie wymyślaj, wystarczy. Daj spokój. No dobrze, to co, to dziękujemy bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. A przepraszam, może pan... Chciałem zapytać, kiedy nastąpi pełna integracja sieci Aster z siecią UPC? A już nie została jeszcze wykonana? Dobrze, a może jakieś właśnie pytania związane z prezentacją, związane z telewizją cyfrową w UPC? No nie, to dziękuję Państwu bardzo. Dzięki. Ja również dziękuję Państwu za uwagę.